Maraton jest świąteczny. Święta kojarzą się z prezentami, prezenty kojarzą się z niespodziankami. Nie chcę powiedzieć, że niespodzianki kojarzą mi się z zadaniami, bo to zabrzmi dość podejrzanie, ale jeśli miałyby mi się niespodzianki z jakimś zadaniem skojarzyć, to najpewniej byłoby to zadanie następujące, w którym to zadaniu występują Indianie. Otóż Indianie są zgromadzeni wokół ogniska, jest ich 12, jeden z nich to wódz, pali fajkę i dalej co z tą fajką robi. Natomiast ponieważ jesteśmy w takiej radosnej, świątecznej atmosferze i świątecznym czasie, postanowiłem odrobinę zmienić tę standardową fabułę na taką, w której do wioski Indian przychodzi święty Mikołaj z workiem prezentów, gromadzi 11 indiańskich dzieci wokół ogniska. I cóż z tym on workiem robi? No cóż, żeby ten worek... Może tutaj bardziej cukierków niż prezentów nas zbytnio nie rozpraszał. Zamienimy go na literkę W. I teraz ten święty Mikołaj, a dla bardziej dorosłych odbiorców to Indianin w stroju świętego Mikołaja, losowo wybiera któregoś ze swoich sąsiadów, to znaczy Indianina albo na pozycji numer 1, albo na pozycji numer 11. I przekazuje mu worek z cukierkami, żeby ten oczywiście po powiedzeniu wierszyka poczęstował się cukierkiem. No powiedzmy, że Mikołajowi wyszło, że poda worek z cukierkami na prawo, swoje prawo. No dobrze, no i teraz każdy kolejny Indianin, Indianiątko, czyni dokładnie to samo. To znaczy powiedzmy, rzuca monetą albo robi jakąś dziecięcą wyliczankę i w zależności od tego, co mu wypadnie, podaje albo w swoje lewo, albo w swoje prawo obie te czynności z równym prawdopodobieństwem. No i powiedzmy, że Indianiątku 11 wyszło, że poda znowu na prawo, 10 zdaje się, że na lewo, temu wyszło, że poda na lewo, temu znowu Mikołaj wyszło, że poda na lewo. Jak zauważyliście, pojawił się kolor czerwony na niektórych z tych punktach. Oczywiście on oznacza to, czy dany Indianin miał w tym momencie już styczność z workiem cukierków i się nim poczęstował cukierkiem, czy jeszcze nie. No i w tym momencie czwórka Indian, wliczając to Mikołaja, częstowała się cukierkami. No teraz jedynce wyszło to, że podaje na swoje lewo do dwójki, no i dwójka częstuje się cukierkiem i tak dalej, i tak dalej. No, historia dosyć długa, ale nie powiedziałem jeszcze, jak w mi zadaniu. Otóż w pewnym momencie cały ten rysunek wypełni się na czerwono. No, w pewnym momencie dojdzie do tego, że ostatni Indianin, który jeszcze do tej pory cukierka nie próbował, tego cukierka spróbuje. I pytanie brzmi, który to będzie Indianin? No, oczywiście na takie pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo cóż, może to być Indianin numer 5, może to być numer 3, numer 1, no w zależności od tego, jak ten worek cukierków podróżował, no a podróżuje w sposób losowy. No dobrze, powiedz, wiadomo już, że nie ma takiej jasnej, deterministycznej, rzeklibyśmy, odpowiedzi. No ale skoro takiej nie ma, no to zastanówmy się, co by było, gdyby ktoś przyjmował od nas zakłady, no i pytał, no dobra, nie wiadomo, ale kogo typujesz na tego ostatniego Indianina? No, oczywiście byśmy chcieli wytypować tego, który naszym zdaniem ma największą szansę na to, że będzie ostatnim Indianinem, który spróbuje cukierków. Czyli który z Indian ma największą szansę na otrzymanie worka jako ostatni? Takie jest nasze pytanie. No zastanówmy się, no może niech 5 sekund każdy pomyśli, jakiej by odpowiedzi udzielił. Raz, dwa, cztery, pięć. Każdy pomyślał. No i przeanalizujmy możliwych kandydatów. No, odpowiedzią, która się narzuca w jasny sposób, na pewno niby się narzuciła, jest taka, że raczej no, najpewniejszym kandydatem na ostatniego Indianina, który próbował cukierków, jest Indianin, który siedzi na pozycji numer 6. No, jest najdalej od początkowego położenia z worka z cukierkami. Taka jest intuicja. No ale cóż, no zacząłem od tego, że to jest zadanie, które kojarzy mi się z niespodziankami, więc co podejrzliwsi z was mogliby stwierdzić, że jest tu jakaś podpucha i być może jednak to nie jest Indianin, który siedzi na pozycji numer 6, być może któryś z innych, nie wiem, może czwórka z jakichś powodów, no jedynki lub jedenastki trochę o to nie podejrzewamy, no bo są tuż obok Mikołaja. Takie mieli szczęście, jak ten Mikołaj zasiadł przy ognisku, w związku z czym no raczej marna szansa na to, że oni są jakoś poszkodowani przez tę sytuację. No, odpowiedź jest faktycznie zaskakująca. No też okazuje się, że nikt przez tę sytuację nie jest poszkodowany. To znaczy, że każdy z tych Indian ma jednakową szansę na bycie ostatnim, który spróbuje cukierków.
Także dla mnie to jest to coś niesamowitego i zawsze ilekroć o tym pomyślę, to się dziwię, ale tak faktycznie jest. No i teraz sobie wytłumaczymy, skąd ten niespodziewany rezultat się wziął. No, popatrzmy na tę sytuację na początku i zastanówmy się, co może sobie pomyśleć Indianin, który siedzi na pozycji numer jeden, jeśli chodzi o te jego szanse na to, że będzie ostatni, który spróbuje cukierków. Jak on mógłby sobie tę sytuację przetłumaczyć? No, może sobie pomyśleć, że tak naprawdę liczy się dla niego to, czy dostanie worek z cukierkami po dwójce, po Indianinie, który siedzi tutaj w numerku dwa. Przy czym jak mówię po, mam na myśli nie bezpośrednio po, ale ogólnie po. To znaczy, że jeśli jedynka później dostanie worek z cukierkami niż dwójka, to znaczy, że faktycznie dostała worek jako ostatni. No bo jeśli w którymś momencie dojdzie do tego, że ten worek z cukierkami jakoś tu sobie latał, mam nadzieję, że widać mój kursor, i dojdzie do dwójki, no to skoro z dwunastki doszło do dwójki, no to wszyscy Indianie po drodze dostali cukierek, więc ta jedynka, no cóż, miała pecha, bierze worek z cukierkami jako ostatni. Także tą sytuację, że jedynka jest ostatnia, tak jedynka może sobie wytłumaczyć. Jeśli dwójka dostanie przede mną worek z cukierkami, no to pozamiatane i ja będę musiała być ostatnia. No dobra, no ale jedynka miała szczęście, znaczy worek sobie chodził, no ale ostatecznie doszedł do jedynki przed tym, jak doszedł do dwójki, w związku z czym faktycznie jedynka nie była ostatnia. No dobra, to już wiemy, jak ta sytuacja wyglądała z perspektywy jedynki. No popatrzmy, jak to wygląda z punktu widzenia szóstki, którą podejrzewamy o to, że jest w najgorszej sytuacji w tym kontekście. No i cóż, na razie ta szóstka nic mądrego specjalnie nie jest w stanie powiedzieć. No ale ten worek sobie idzie. Może jeszcze raz pójdzie. No i zauważmy, że w którymś momencie dojdzie do tego, że worek z cukierkami po raz pierwszy dojdzie w sąsiedztwo szóstki. To znaczy przyjdzie taki moment, że worek dojdzie do siódemki albo do piątki, no a jeszcze nie był w dwóch pozostałych. No powiedzmy, że w naszym przypadku to było tak, że ten worek sobie chodził i w końcu doszedł do siódemki, a jeszcze nie był ani w szóstce, ani w piątce. No to jest ta pierwsza chwila, w której worek doszedł do któregoś z sąsiadów szóstki. No dobra, no to w tym momencie szóstka może przestać nie ogarniać i stwierdzić, skoro worek jest u siódemki mojego sąsiada, a jeszcze nie był u piątki mojego drugiego sąsiada, tak naprawdę tę sytuację mogę sobie przetłumaczyć jako to, że przegrywam, dostaję worek jako ostatni, dokładnie wtedy, kiedy dostanę worek po piątce. Znowu po, to znaczy później niż piątka, niekoniecznie bezpośrednio po. No i zaznaczmy, że to, jak ten worek był podawany po drodze, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Worek jest u siódemki, nie było go jeszcze u piątki. To, co myśli sobie szóstka, to jeśli piątka dostanie przede mną worek z cukierkami, no to niestety, ale będę ostatni. Czyli no, w tym momencie, kiedy worek doszedł po raz pierwszy do któregoś z sąsiadów szóstki, ta szóstka jest dokładnie, ale to dokładnie w tej samej sytuacji, co jedynka na początku. No, zaznaczmy, że no cóż, na pewno doszło do tej sytuacji, w której szóstka będzie dokładnie w tej samej sytuacji, co jedynka na początku, czyli to faktycznie pokazuje, że szóstka de facto no, ma takie same szanse na bycie ostatnią jak jedynka. Także tutaj takie krótkie podsumowanie. Wybierzmy dowolnego Indianina i popatrzmy na chwilę, która prędzej czy później nadejdzie, w której worek z cukierkami trafia do jednego z sąsiadów tego Indianina. No i wtedy on sobie myśli, dobra, przegrywam, będę ostatni, jeśli dostanę worek po moim drugim sąsiedzie, który jeszcze tego worka nie miał, w związku z czym no, jestem w tej samej sytuacji, co jedynka na początku. Więc no, ponieważ ta sytuacja, której mowa nastąpi prędzej czy później, no to faktycznie no, X ma taką szansę na bycie, samą szansę na bycie ostatnim jak jedynka. Tutaj, żeby to uściślić, to warto było spojrzeć na to odrobinę inaczej, a wydaje mi się, że to daje już taki powód, który jest ważniejszy niż formalny dowód, dlaczego tak w istocie jest. No dobrze. To już wiemy, jak to się rozkłada, jeśli chodzi o szansę na kto będzie ostatnim, to zadajmy inne pytania. Ile cukierków zostanie zjedzonych, zanim no, każdy z Indian poczęstuje się cukierkiem? Nie raz. No i podobnie jak poprzednio, no nie wiadomo. No, tych
cukierków zostanie zjedzonych co najmniej 12, żeby każdy Indianin znał cukierek, no a może będzie 12, może 20, może 250. Nie wiemy, jak ten worek będzie tam latał. Przyjmujemy, że za każdym razem, jak Indianin dostaje worek, to je dokładnie jednego cukierka. No a ponieważ znowu to jest coś losowego, no to taka odpowiedź nas nie satysfakcjonuje. Możemy w naturalny sposób, no, możemy zadać to pytanie, no, jaka jest najbardziej prawdopodobna liczba zjedzonych cukierków, no ale w tym kontekście dużo bardziej naturalnym pytaniem jest to, ile się spodziewamy w znaczeniu wartości oczekiwanej. Wartość oczekiwana, tutaj przyznaję, że idziemy oczko wyżej, jeśli chodzi o jakby wymóg matematycznego obycia, no ale jak ktoś nawet się z tym nie spotkał, no to proszę próbować myśleć o wartości oczekiwanej, no tak o nawet na poziomie tego, że no jakby z państwem 50% dostaje 5 zł i z państwem 50% dostaje 7 zł, no to średnio dostaje 6 zł. A w ogólności, jak mam jakby możliwe opcje i jest jakaś losowość w tych możliwościach, to żeby obliczyć wartość oczekiwaną mojego losowego wyniku, to każdy możliwy wynik mnożę przez prawdopodobieństwo jego uzyskania i to wszystko dodaję. No jak na przykład rzucę kością, no to mam 6 możliwych wyników od 1 do 6. Jeśli każdy pomnożę przez prawdopodobieństwo jego uzyskania, czy 1/6 i to dodam do siebie, otrzymam coś takiego, no i to ten rachunek oznacza, że 3,5 faktycznie jest wartością oczekiwaną rzutu symetryczną kością sześcienną. No ale dla nas istotne jest to, że to jest suma wyników przemnożonych przez ich prawdopodobieństwa, w związku z czym to dobrze się zachowuje, jak wykonuje jakieś takie operacje sumowania nad tym. Dobrze, no to tutaj taki szybki, szybka, no nie taka szybka, wolna symulacja tego, jak to może się zachowywać. No dobrze, może ona jest za wolna. Nie przyglądajmy się temu zbytnio. Przejdźmy do suchych rachunków, może nie takich suchych. No niech E to będzie tą oczekiwaną liczbą ruchów, jakie wykonam, oczekiwaną liczbą przekazywań worka z cukierkami. Teraz odkryciem nazwijmy sytuację, w którym jakiś Indianin dostaje worek po raz pierwszy. No cóż to oznacza? No, jak święty Mikołaj ma na początku worek z cukierkami, no to pierwsze odkrycie następuje od razu, kiedy ten Mikołaj przekazuje worek, no bo ten Indianin po jego prawej w tej sytuacji stronie dostaje worek po raz pierwszy, wcześniej go nie ma. No powiedzmy, że teraz Indianin, który siedzi na pozycji 11, oddał worek z cukierkami Mikołajowi, no to nie jest odkrycie, bo Mikołaj ten worek z cukierkami już miał. No Mikołaj znowu mu oddaje, bach, przychodzi drugie odkrycie. Mamy drugiego Indianina, który dostał worek z cukierkami, a wcześniej go nie miał. No i teraz uwaga, uwaga, bach, trzecie odkrycie. Worek z cukierkami doszedł do Indianina, który wcześniej tego worka nie miał. I tak dalej, i tak dalej. To nie były odkrycia, bach, czwarte odkrycie, bo jedynka wcześniej tego worka z cukierkami nie miała. No mam nadzieję, że ta definicja tego, czym jest odkrycie, jest jasna. Jest również jasne to, że tak naprawdę to, na co my czekamy, to 11 odkrycie, tak? Jakby pierwsze odkrycie, no to był ten Indianin tutaj, no ale tych indiańskich dzieci jest 11, w związku z czym no, my czekamy na to, aż nastąpi 11 odkrycie i to będzie oznaczało, że już wszyscy tych cukierków spróbowali. No dobrze, no a skoro tak, to ten czas oczekiwania na to, że wszyscy Indianie spróbowali cukierków, rozbijmy na takie interwały, które wiążą się z oczekiwaniem pomiędzy K-1 a K-tym odkryciem. To znaczy, no ja czekam na 11 odkrycie, no a najpierw muszę doczekać do pierwszego odkrycia, jak już doczekam, to muszę doczekać do drugiego odkrycia, jak już doczekam, to muszę poczekać do trzeciego odkrycia i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten czas, którego ja szukam, w naturalny sposób rozbija się na 11 liczb EK, no i to jest czas oczekiwania na pierwsze odkrycie, czas oczekiwania między pierwszym a drugim odkryciem, między drugim a trzecim, między trzecim a czwartym, aż do między 10 a 11. Więc jeśli policzę to, co to są te małe EK, na pierwsze, między pierwszym a drugim, aż do między 10 a 11, to powinno być
no to w sumie to da mi ten czas oczekiwania, który faktycznie mnie interesuje. No dobrze. No zobaczmy, jak to EKA obliczyć. Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji i właśnie nastąpiło piąte odkrycie. No tutaj był worek, bach, piąte odkrycie. No dobrze, to teraz szóste odkrycie, które mnie interesuje, bo chcę obliczyć, jaki jest czas oczekiwania między piątym a szóstym odkryciem, czyli chcę obliczyć E6, no to jest moment, kiedy worek dojdzie do któregoś z tych dwóch Indian, których teraz oznaczam żółtym trójkątem, tego albo tego. No dobra. No to jak jestem tutaj, no to przypomnijmy, że to jest znowu ten czas oczekiwany między odkryciami, no to jest oczekiwaność, w związku z czym ja możliwe scenariusze chcę pomnożyć przez ich prawdopodobieństwo. No to jak jestem w tym momencie, no to z prawdopodobieństwem jestem 1/2, 50%, ja trafię tutaj i dokonam szóstego odkrycia. Czyli z prawdopodobieństwem, nas robi coś takiego, czyli z prawdopodobieństwem 1/2 wystarczy mi jeden krok, żeby dokonać szóstego odkrycia tuż po piątym odkryciu. Także tu mam to 1/2 razy 1. No ale może się też zdarzyć inaczej. Może mogę pójść tutaj, w drugą stronę, no też z prawdopodobieństwem 1/2 i tu wykonałem jeden krok dodatkowy. No i teraz jak jestem w tej pozycji, to aby dokonać odkrycia, dojść do żółtych trójkątów, to ja po pierwsze muszę dojść wcześniej do jednego z szarych trójkątów. Na dojście do szarych to czekam tak, jakbym miał o dwa mniejszą sytuację. To znaczy, to jak wcześniej pytałem o czas oczekiwany na szóste odkrycie, to jak mam taki obrazek, to on wygląda dokładnie tak, jakbym pytał o czas oczekiwania na czwarte odkrycie tuż po trzecie. Czyli z prawdopodobieństwem 1/2 muszę jeszcze czekać EK-2 z grubsza na to, żeby trafić do któregoś z szarych trójkątów. No i jak już jestem tutaj, to czekam EK, żeby trafić do któregoś z żółtych trójkątów, bo taka była moja definicja EK. No to wygląda podejrzanie, no bo zdefiniowaliśmy sobie w mojej równości na EK, po prawej stronie też mam EK, no, ale to nic nie szkodzi. Ja mogę przekształcić tę równość tak, żeby po jednej stronie było tylko EK. Dostanę zależność między EK a EK-2, która wygląda następująco. A jak tak wygląda i policzę, co to jest na przykład E0 i E1, a to bardzo łatwo policzyć, dojdę do wniosku, że czas między K-1 a K tym odkryciem wynosi dokładnie K, ten czas oczekiwania. Tyle będę czekał na to, a po piątym odkryciu czekam z grubsza 6 podań cukierków na to, aż dokonam szóstego odkrycia i tak dalej. Z grubsza 6, aż dokonam szóstego odkrycia. A jak to mam, korzystając z tego mojego wcześniejszego wzoru rozbicia wartości oczekiwanej na takie składowe, otrzymuję, że w tym wypadku czas oczekiwania no to jest suma od 1 do 11, czyli 66. Z grubsza 66 podań worka z cukierkami, zanim wszyscy Indianie spróbują cukierków. No powiedzmy teraz, że Mikołaj trafił do takiej wioski olimpijskiej Indian, którzy trenują rzut oszczepem, no i oni woleli rzucać sobie tym workiem z cukierkami, a nie go podawać do sąsiadów, w związku z czym teraz nie ma ograniczeń na to, jak ten worek mógł zostać przerzucony. I w tym wypadku, nie będę tego dokładnie rozpisywać, ale można, jest to odrobinę trudniejsze, ale ciągle tak na poziomie szkolnym bym powiedział, jakby szkolnym średnim, żeby uzasadnić, że wartość oczekiwana na nowe odkrycie wyraża się następującym wzorem, w związku z czym no, w wypadku, kiedy Indianie mogą rzucać workiem z cukierkami, rachunek prowadzi do wniosku, że powinno się czekać z grubsza 25 rzutów, zanim wszyscy spróbują cukierka. Czyli mamy taki podział. Jak podają sąsiadom, oczekujemy, że będzie 66 podań cukierków. Jak mogą rzucać workiem z cukierkami, oczekujemy, że będzie 25 podań cukierków. A co będzie, jeśli będzie taka pośrednia sytuacja? To znaczy połowa z Indian może rzucać cukierkami, a połowa podaje sąsiadom. No cóż, zasymulujmy sobie tę sytuację. Wydawałoby się, że no to jest sytuacja pomiędzy dwoma poprzednimi, w związku z czym spodziewam się, że będzie więcej niż 25, no bo niektórzy Indianie nie mogą sobie rzucać worka z cukierkami, no ale mniej niż 66, no pośredni między dwoma poprzednimi wynika. Zobaczmy, jak to działa.
Tutaj widać liczbę kroków, 20 kroków. Już widać, że w całym tej połówce wypełniliśmy, każdy Indianin spróbował cukierka, no to czekamy jeszcze chwilkę, aż ci spróbują. No i czekamy. Czekamy. No, jakoś tak mają pecha. No, prawie się udało, ale znowu wrócił do tej... Jakoś nie chcą się podzielić ci rzucający Indianie z tymi, którzy nie mają takich zdolności, a już 80 podań cukierków było. Czekamy, 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 czekamy. Niestety nie mogę tego przyspieszyć, no, posłuchajmy pięknej muzyczki. Czekamy, 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 czekamy. O, już prawie się udało. No nie, znowu wróciło. Jeszcze ten jeden biedny Indianin na szóstym miejscu nie spróbował cukierka. Czekamy, już 140 podań lub rzutów cukierków było. I uwaga, 150 może tym razem się udało. Nie poszło? O, jest. Jest, udało się, no, kosztowało to nas niestety 164 podania cukierków, więc no dużo więcej niż to 66, a to było raczej maksimum, czego się spodziewaliśmy. I to jest druga niespodzianka, którą chciałem zademonstrować. Tutaj jeszcze, ponieważ czas mi się skończył, chciałem podkreślić, że to nie jest tak, że ja złośliwie wybrałem trajektorię tego jak się poruszał ten worek z cukierkami. To faktycznie było po prostu wylosowane. I ta piłeczka poruszała się zgodnie z moją regułą. Jak spojrzeć na takie duże symulacje, jakby całej tej procedury, no to widać, że w wypadku koszyka okazuje się, że spodziewamy się, że koło 100 podań worka z cukierkami wystąpić. No a widać, że bywały takie symulacje, że w ogóle 600 podań worka z cukierkami było, zanim doszliśmy do tego, że każdy z Indian spróbował cukierka. Także tym chciałbym zakończyć tę prezentację. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy też za akcent muzyczny. Ponieważ nie ma pytań na czacie, bo być może one jeszcze spłyną, bo jest kilka time lagu, to ja szybkie pytanie zadam. Jaka jest właśnie intuicja za tym, że jest taka, no wbrew intuicji wychodzi, że trzeba czekać więcej niż 66? A bardzo dziękuję za to pytanie. Przysięgam, że nie było ono zamówione u Pauliny. Faktycznie to jest to coś, czym jak zdarza mi się mieć więcej czasu na tę prezentację, to faktycznie o tym wspominam, więc nawet mam jakieś slajdy, które o tym mówią, ja dokładnie przez nie nie przejdę, ale dadzą intuicję. Otóż jakby poprzednio pokazywaliśmy de facto, udało nam się pokazać, że no jak mam N Indian, to jeśli oni sobie podają sąsiadom, no to należy czekać z grubsza suma od 1 do n, czyli to jest rząd n kwadrat podań. Jak oni mogą sobie wszyscy rzucać tym workiem z cukierkami, to wyszło nam, że to jest n razy logarytm z n z grubsza, czyli mniej niż n log n, czyli mniej niż n kwadrat. No to zobaczmy, jaki jest rząd oczekiwania, jeśli chodzi o tę sytuację, kiedy mam ten koszyk. Część Indian może sobie podawać, przepraszam, ten koszyk nie wyjaśniłem, no jak to odwrócić do góry nogami, to tak zobaczymy, taki wyklinowy koszyk. Przepraszam za ten skrót myślowy. No dobrze, no to mam taką sytuację i ja zapytam, no, jaki jest czas oczekiwania na to, że ten worek z cukierkami dojdzie do tego skrajnego Indianina. On jest faktycznie w tej sytuacji najbardziej poszkodowany. No to żeby cukierki doszły do tego Indianina, to po pierwsze najpierw one muszą dojść tu albo tu, do tego szarego trójkąta. No i można powiedzieć, że czas, ponieważ jakby tutaj mam dwa takie wyróżnione szare trójkąty na n przez 2, to szansa na to, że w jakimś ruchu dojdę do któregoś z szarych, no to jest grubsza 4 podzielić przez n. Czyli 2 podzielić przez n przez 2. Czyli takie zdarzenie, że ja dojdę tutaj, na ten kraniec, zdarza się z grubsza raz na n przez 4. No jak tutaj dojdę, no to mogę zaraz z powrotem wrócić do tej siatki tych olimpijskich Indian, którzy rzucają. Znaczy ciągle w niej jestem, no ale mogę przestać być na krańcu. Czyli nie dość, że ja muszę dojść na kraniec szary, to jeszcze musi nastąpić, no niezależnie, osobne zdarzenie, że ja z tego szarego krańca pójdę dalej, przejdę na tę rączkę mojego koszyka. No to mam raz na n przez 4 zdarza się, że dojdę do szarego krańca,
A ponadto, jak już jestem na szarym krańcu, no to raz na n przez 2 pójdę kroczek dalej, czyli całe zdarzenie szary trójkąt, biały trójkąt zdarza się z grubsza raz na n kwadrat przez 8. No a jak już szedłem na rączkę, no to kolejne zdarzenie, które musi nastąpić, no to dojście do tego żółtego kwadracika, a nie wyjście z powrotem do trójkącika szarego. Czyli no kolejna z tych barier, która jest przede mną, zanim dojdę do tego żółtego trójkąta, no to pytanie o szansę na to, że dojdę tutaj, zanim wrócę do szarego trójkąta i znowu będę w tej nieprzyjemnej sytuacji. No i tu już jest jakieś tam wyliczenie, no a można uzasadnić, że szansa na to, że jak wybieram między tym a tym, no to dojdę tutaj, no to znowu jest raz na n się coś takiego zdarza. O, pyk, 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 pyk. Więc taka historia, dochodzę do trójkąta, później idę do białego, a później dojdę do żółtego kwadratu, a nie wrócę do szarego trójkąta, no to zdarza się raz na n sześcian. Czyli stąd się bierze ten, jakby ten czas oczekiwania w tym wypadku na wypełnienie całego koszyka, to jest rzędu n sześcian, no i to jest najwięcej z tego, co mieliśmy do tej pory. Swoją drogą kiedyś Adam Dzydzej zwrócił mu uwagę, że okazuje się, że są wyniki, które mówią, że n sześcian to jest najgorszy czas oczekiwania na wypełnienie, jakby na to, by wszyscy Indianie spróbowali cukierka, no niezależnie od tego, jak oni mogą sobie rzucać ten cukierek między sobą. Nie cukierek, ale wolę cukierka, rzecz jasna.